Dzień dobry! Dzień dobry. Jestem tutaj, pod jabłonią. Ktoś ty? Jesteś bardzo ładny. Jestem. Pobawić się ze mną. No jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą. Nie jestem oswojony. Przepraszam bardzo, a co znaczy oswojony? Nie jesteś tutejszy. Czego szukasz? Szukam ludzi. Co znaczy oswoić? Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury. I to jest interesujące. Poszukujesz kur? Nie. Szukam przyjaciół. A co znaczy oswoić? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Zaczynam rozumieć. Jest jedna róża. Zdaje mi się, że ona mnie oswoiła. To możliwe. Na ziemi zdarzają się różne rzeczy. Nie, nie, to nie zdarzyło się na ziemi. Na innym planecie? Tak. Tak? Tak? Tak. A czy na tym planecie są myśliwi? Nie! Ha, to wspaniałe. A kury? Nie! Nie ma rzeczy doskonałej. Ja poluję na kury. Ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne. I wszyscy ludzie są do siebie podobni. Lecz, jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. Twoje kroki wydało mnie z jami. Jak dźwięki muzyki. Widzisz tam łany zboża? Aha. Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią, to smutne. Lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu. Proszę cię, oswój mnie. Bardzo chętnie. Ale ja nie mam wiele czasu, ja muszę znaleźć przyjaciół, muszę nauczyć się wielu rzeczy. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak to się robi? Trzeba być bardzo. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, od tak, na trawie. Będę spoglądał na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść, na przykład o 4:00 po południu, już od 3:00 zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie usuwał się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O 4:00 będę podniecony i zaniepokojony. Poznam cenę szczęścia. Ale jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać. Potrzebny jest obrządek. A co to znaczy obrządek?
To także coś całkiem zapomnianego. Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych. Pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi na przykład mają swój rytuał. W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczynami, stąd czwartek jest cudowny. Podchodzę aż pod winnicę. Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju w oznaczonym czasie, wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji. Będę płakać. Sam chciałeś, abym cię oswoił. Oczywiście. Ale będziesz płakać? Oczywiście. Więc oswojenie nic ci nie dało? Zyskałem coś. Ze względu na kolor zboża. Idź zobaczyć inne róże. Zobaczysz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy. Dziękujemy.